Piotr, gotowy? Gotowy. Minęło 15 sekund. Idzie równo z Tyberianem. Tak jest! Piotr Szymiec wygrywa w Giżycku. Co prawda nie w tej konkurencji, ma dopiero trzeci czas, ale stracił tylko jeden punkt do Kowalczyka. Oto Pietrucha, król Mazur. W sumie wygrał dziś trzy konkurencje. W pozostałych zwyciężali Kowalczyk, Gościcki i Dybus. Sponsorem kanału jest polski producent suplementów diety Real Farm Nutrition. Skorzystaj z okazji używając kodu STRONG, dzięki któremu otrzymasz 20% rabatu na wszystkie produkty tej firmy. Link do strony sklepu zostawiam w opisie dzisiejszego odcinka. By być na bieżąco ze światem Strongman, subskrybuj nasz kanał. A teraz zapraszam Was do oglądania. Panie i panowie, gorące pozdrowienia z jeziora Niegocin. Dzisiaj wszystkie szlaki wodne prowadzą do Giżycka. To dlatego, że właśnie tutaj, co prawda w centrum miasta, sześciu strongmanów wyznaczyło sobie kolejne spotkanie. Kto zdobędzie kolejne punkty w rankingu Pucharu Polski Strongman? Zobaczymy. Kogo zobaczymy w wielkim finale w Szczecinie? Tego jeszcze nie wiadomo. Ale dzisiaj na pewno emocji nie będzie brakowało. Zapraszam do Giżycka na siłaczy. Rozpoczniemy od konkurencji wiązanej, polegającej na przeniesieniu 200-kilowego kowadła na odległość 20 metrów i powrocie na linię startu z nosidłem na plecach, ważącym bagatela 340 kg. Zawodnicy walczyć będą parami. W pierwszej zobaczymy Piotra Dybusa i Wojtka Szymkowiaka. Ten debiutant był kiedyś znakomitym sprinterem, ale to będzie zupełnie inne bieganie. Szymkowiek zaczął ostro, Dybus dość flegmatycznie. Łapa do góry. A jednak rutyna bierze górę. Wystarczył jeden błąd Szymkowiaka. Dalej. Puść. Dobra. Meta, wynik Piotra Dybusa nieco poniżej 47 sekund, a Wojtek Szymkowiak ma jeszcze około 10 metrów do przejścia. Jeszcze kawałek. Masz 50 sekund. Jeszcze. Meta wydaje się być bardzo blisko, ale teraz każdy krok to ból mięśni, grzbietu i nóg. Jeszcze! Także piękna walka, za to chyba podwójna bramka powinien dostać! Jeszcze kawałek! Jeszcze! No i zrobił to wreszcie. Ten drobny błąd nie ma już praktycznie znaczenia. Czas Wojtka jest słaby, ponad 96 sekund. Ale najważniejsze, że jest na mecie. To są ekstremalne ciężary dla ekstremalnie twardych ludzi. Dybus skończył wyścig ponad minutę temu, a ciągle znać po nim wysiłek. W oczach Wojtka ciągle pali się lampka rezerwy paliwa. Na pewno za chwilę dojdzie do siebie. A my skupmy się już na występie drugiej pary. Kolejny tegoroczny debiutant Dariusz Gościcki przeciw Nestorowi polskich siłaczy Piotrowi Szymcowi. 11 lat dzieli obu dżentelmenów i może doświadczenia. Dobra, przygotować sobie kowadła. Panowie, gotowi? Tak?
I mamy zaskakująco wyrównany pojedynek. Dobra! Czyżby Darek atakował? Chyba jest pierwszy. Och nie, to koniec marzeń. Te ostatnie kroki bardziej dzięki sile woli niż sile mięśni. Ale Szymiec jest na mecie. Niespełna 39 sekund. Za to Gościcki ma coraz większe problemy. Pięknie walczył i nagle odcięło mu prąd. Jak Szymkowiakowi. Bardzo szeroko stawia nogi. Widać, że ten ciężar go tłamsi. Nie ma sensu. Masz czas jeszcze, masz czas. No to tu się wyprasza. 45 sekund. Ile? 45 sekund. Jeśli chodzi o ale jeszcze, Darek, No niestety to naprawdę ponad siły płockiego siłacza. Przed nim jeszcze 5 konkurencji i nie ma sensu wyprowadzić z siebie żył. A Piotr Szymiec ciągle dochodzi do siebie. Bardzo wyczerpującą konkurencję zafundowali zawodnikom organizatorzy. To może mieć wpływ na ich postawę w kolejnych próbach. Początek obiecujący, ale końcówka już dramatyczna. Co się stało? Postawiłem ten nóg na ziemię już nie było siły, żeby go poradzić do meta. Bez sensu, wiedziałem, że tak będzie prawie ostatnie miejsce, nie miałem sensu się szarpać. Fachowcy mówią, że za szeroko stawiasz nogi przy podnoszeniu. Wąsko nie mogę, bo jestem wysoki i mam problemy z podniesieniem. Szerzej lepiej, według mnie. Czy nie jest rozgrzeżony? Będzie dobrze? Musi być. O ile Darka koledzy nazywają zwierzakiem, to Arkadiusz Makurat znany jest w Światku Siłaczy jako Misiu. W tym ciepłym, flegmatycznym mężczyźnie potrafi jednak eksplodować wulkan energii. Widzę krople deszczu. Czyżby pogoda znów płatała nam figla? Tyberiusz Kowalczyk ma raczej nie tęgą minę. Śliskie płyty giżyckiego rynku to wielka groźba kontuzji. Trzeba się spieszyć. Dobra, nad kowadłami stajemy. Gdzie? Nad kowadłami. Panowie, gotowi? Ależ pomknął Kowalczyk. A przecież to Szymkowiak jest specjalistą od sprintu. Tymczasem błąd Makurata. Czy odrobi go w spacerze Buszmena z nosidłem? Cisz! Ula! Dawaj! Dawaj! Głowa na górę! Głowa do góry! Właśnie ślizgę! Ile brzuch idziesz? Kroski małe! Dobrze! Czas 34:12. Tyberian wygrywa. A tam z tyłu Misiu przeżywa poważny kryzys. To spora niespodzianka. Utrzymaj to, utrzymaj! Dawaj. Do góry! Jedziesz! Rupo, idziesz! Szybciej! Arek ma niesamowite kłopoty. Może przegrać nawet z Szymkowiakiem. Chociaż meta jest w zasięgu ręki. Ledwie 3 metry. Do przodu! Biegnij z tym! Jeszcze, dobra. Metr jeszcze! Jeszcze dojdź! Spokojnie. Arek, dawaj, za kroki! I spokojnie! Dawaj! Spokojnie! Do góry! Dwa kroki! Zepnij brzuch! Zepnij brzuch! Minuta 23 sekundy. Jednak sporo lepiej od Szymkowiaka, ale mogli Państwo zobaczyć, jak różnie te ogromne ciężary działają na zawodników. Jedni zachowują energię do końca, inni gubią ją nagle i wtedy o wszystkim decyduje własna psychika. Co ciekawe, w następnej konkurencji role mogą się odwrócić, a czasu na regenerację sił będzie sporo. Musimy przeczekać deszcz. Najpierw popatrzmy jednak na zbiorczą tabelę wyników. Tylko Gościcki nie dotarł do mety. Szymkowiak i Makurat zdołali przetrwać kryzys. Pierwsza trójka wyraźnie lepsza. Pozytywnie Zobaczcie!
Tak, to szczera prawda. Dobry uchwyt to czasem więcej niż połowa sukcesu. W życiu, w pracy, w polityce i w tej dyscyplinie. Dariusz Gościcki tym razem w pierwszej parze. To efekt słabszego występu w inauguracyjnej konkurencji. Jego rywalem jest Wojciech Szymkowiak, który z tej dwójki tegorocznych nowicjuszy szybciej wykona 6 obrotów oponą. Były sprinter czy były wioślarz? Jacek? Panowie, gotowi? Tak. Na Szymkowie jest szybszy. Trzydzieści cztery i pół sekundy. To czas Szymkowiaka. A Gościcki zaczyna dopiero 5 obrót. I jakoś nie może go zacząć. 5! Oj, niestety jejmość opona po kąpieli jest bardzo nieuchwytna. Gościcki coraz bardziej zdenerwowany. Ma dość siły, ale mokry bieżnik ciągle nie pozwala na skuteczny uchwyt. Kolejny dramat tego zawodnika. Tu jest sucha, złapę z drugiej strony, jest sucha. W tą stronę ugę? Do tyłu, nie? Nie. Palec. Niestety czas minął. Żal mi Gościckiego. Oj, chyba przycisnął sobie palce tymi 320 kg. Oby nie była to jakaś większa kontuzja. Zwierzak jest załamany i trudno mu się dziwić. Po takim początku marzenia o dobrej lokacie może odłożyć na półkę. Za to Szymkowiak w zupełnie innym nastroju. Gumowy koszmar okazał się zabawą w porównaniu z nosidłem Bushmana. Odrodziłeś się niczym Feniks z popiołów. Obserwowałem cię w namiocie. Cały czas było cierpienie. A teraz proszę, poradziłeś sobie z oponą. Ciężko było mi dojść po pierwszej konkurencji, ale jednak adrenalina zrobiła swoje. Mówisz, że się tutaj dopinguje zdecydowanie? Tak, dzięki publiczności i dzięki kolegom, którzy przekonali mnie, że nie będzie tak źle i poradzę sobie z tym. A czy to, że opona jest mokra, to jest duże utrudnienie? Bardzo duże utrudnienie, dlatego że opona cały czas się ślizga i było widać nawet w pewnym momencie, że raz próbowałem ją podnosić i ona mi wypadła. Czyli ale gumowy koszmar, dosłownie. Jak sama nazwa wskazuje, gumowy koszmar. Arkadiusz Makurat już wie, co mu grozi. Gdyby mógł, wytarłby nie tylko dłonie, ale i calutki bieżnik opony. Piotr Dybus jakby spokojniejszy. Dobra, panowie, dłonie na oponę, na górę. Konkurencję kontynuować. Piotr Dybus i Arkadiusz Makurat. Gotowi? Tak. Raz. Teraz półmetek i Makurat zaczyna przyspieszać. Dybus straci uchwyt, a Makurat już kończy. Bardzo dobry wynik w tych warunkach. Niespełna 25 sekund. Tańszczanin też na mecie. Lepszy czas od Szymkowiaka. Ta para zajmuje obecnie 2 pierwsze miejsca. Jest się z czego cieszyć. Ale przed nami jeszcze ostatni duet siłaczy. Liderzy po pierwszej konkurencji. Tyberiusz Kowalczyk i Piotr Szymiec. No, liczyłem, że ma tam... Krzysiu, troszeczkę przekrzywić mnie poproszę. Dobra. Oto weteran z Gdańska, który ostatnio chętnie zamienia fotel szefa strongmanów na kostium zawodnika. I Tyberian, coraz lepiej radzący sobie w gronie siłaczy młodzieniec z Legnicy. Może być i tak, że zadecyduje łód szczęścia. Parę centymetrów mokrej lub suchej gumy. Panowie, gotowi? Półmetek i jednak Szymiec o ćwierć obrotu. Chyba to wygra.
Tak, oto Pietrucha i jego ukochana oponka. Udany rewanż za porażkę w pierwszej konkurencji. A Kowalczyk zaledwie o 0,4 sekundy szybszy od Makurata. Oto ten łód szczęścia. O jakieś 6 sekund wyprzedził Wyderiusza, naszego Wyderiusza. Jest! Już jest, że powiedza To była bardzo zacięta rywalizacja. Pierwszą trójkę dzieliła różnica zaledwie 3 sekund. Tyle samo zadecydowało o czwartym miejscu. Kolejny pech dotknął Kościckiego, a szczęście sprzyjało tym razem Piotrowi Szymcowi. Po dwóch konkurencjach nowicjusze z dużymi stratami do bardziej doświadczonych siłaczy. Przed nimi dwa duety, które zamieniły się miejscami w drugiej próbie. Ale Szymiec i Kowalczyk mają już dużą przewagę. Czy ktoś z was kiedyś widział wirujący samochód? Dokładnie wirującego malucha? Jeśli nie, to jest okazja, żeby zobaczyć go w trzeciej konkurencji. To uwaga, przewracanie samochodu. Voila! Podobno w każdym mężczyźnie tkwi ciągle chłopiec. Tyle, że nie każdy mężczyzna może pozwolić sobie na powrót do dzieciństwa i poturlanie autka zabawki po podłodze. Chyba, że nazywa się Dariusz Gościcki i jest strongmanem. Już widać, że trzeba tego malucha przewracać na kilka temp. Dobrze, że jest za co złapać. Chociaż dla kibiców rajdowych auto z klatką bezpieczeństwa na zewnątrz jest chyba czymś niezwykle szokującym. Dwa obroty w 33 sekundy. Wynik Darka przyda się do późniejszych porównań. Trzy rolki i starczy. Gościckiemu zabrało to 49 sekund. Miał nieco kłopotów, kiedy samochód odbijał po przewróceniu na bok. Ale chyba jego pech już się skończył. Wojtek Szymkowiak zgłasza jakieś uwagi. Chyba chodzi o te kałuże przy aucie. Wszak nie jest to konkurs dla pracowników myjni samochodowych. Wojtek, stój. Gotowy. Nie jest to takie proste. Maluch ślizga się po płytach na Giżyckim placu. Ale już pierwsza rolka jest zaliczona. Trochę zaskakujące są kłopoty Szymkowiaka. Gościcki lepiej sobie radził. To nie był udany występ Szymkowiaka. Czas 61 sekund nie wróży nic dobrego. Chyba, że to Gościcki dokonał rzeczy niebywałych. O tym przekonamy się już za chwilę, bo Piotr Dybus na razie nie należy do faworytów dzisiejszej imprezy w Giżycku. Jego wynik pozwoli snuć trafniejsze prognozy. Dobra, gotowy? Patrz! O, a to ciekawy sposób na pobudzenie energii. Maluch aż zadrżał z trwogi. Ostro zaczął, prawie miał je od razu na dachu. A więc jednak to się może udać. Dwie rolki w 23 sekundy. Ileż sekund zyskał Dybus, robiąc jednym ruchem 3/4 obrotu? Trzydzieści pięć i pół sekundy. No, gdyby nie ten drobny błąd przy trzecim obrocie, Dybus byłby jeszcze lepszy. Jaki zły, że auto go nie posłuchało. Ja
Proszę, czas znakomity. Bardzo zły. 3 błędy. Jakie błędy? Jakie? Nie podaruję sobie. Co zrobiłeś źle? Chciałem za szybko przerzucić drugim obrocie i mi się cofnął. A to senne sekundy. Przez te razy bunt. Arek Makurat miał dość czasu na obserwacje i wyciągnięcie wniosków z poczynani kolegów. Marcin, najpierw było na bok. Lekko, nie? Lekko na bok. Dobra. Ale co, łapie czy nie? Nie, stoi wylotowany. Gotowy? Ależ delikatnie położył go na bok, by maluch nie odbił, by nie tracić sekund. Ostatnie pół obrotu auto robi samo, byle mu nie przeszkadzać. ...28 sekund, na razie jest drugi. Niezła końcówka Makurata, ale 42 sekundy to wynik o 7 gorszy od Dybusa. Za to dokładnie o tyle samo sekund lepszy od Gościckiego. Wybór reakcji należy do ciebie, drogi kibicu. A teraz pora na liderów. Najpierw Tyberiusz Kowalczyk. Młodszy, lżejszy i chyba bardziej zwinny od Piotra Szymca. Czekaj, spokojnie, spokojnie. Jacek? Jacek, gotowy? Tak! Chodźmy następne! Jeszcze altar krótki. Gotowy? Tak! Też zaczął ostrożnie, czy nie za ostrożnie? Już chyba przekreśliło szansę Tyberiusza. Bardzo poważny błąd. A może po prostu pech. Ostatni gwizdek sędziego. Kowalczyk wyraźnie niezadowolony i ma rację. Wynik nieco ponad 40 sekund. Gorzej od Dybusa. Krzysztof Zielińskiego. Drugi chyba. Co? Drugi. 2 sekundy. Ale katastrofa. Na takie błędy rywala czekał zapewne Piotr Szymiec. Jeśli sam ich uniknie, zostanie samodzielnym liderem na półmetku. Poczekaj. Dajemy! Jedziemy! No. O to chodziło, o bezpośrednie przejście przez dach. Tylko raz udało się to Dybusowi. 2 pełne obroty w 16 sekund. Będzie dobrze. I tak oto Piotr Szymiec został pogromcą maluchów. Jedyny zszedł poniżej 30 sekund. Cóż, weteran dobrze chyba pamięta, że kiedyś na wycieczkach właśnie tak naprawiało się małe Fiaty, przewracając je lekko na bok i podpierając kołem zapasowym. Podsumujmy wyniki. Duży rozrzut czasowy między ostatnim Szymkowiakiem a zwycięzcą Szymcem. Kowalczyk kolejny raz minimalnie pokonuje Makurata, ale jest tylko trzeci. Na półmetku Gościcki i Szymkowiak bez szans na podium. Makurat stracił 2 punkty do Dybusa, a w drugiej bliźniaczej parze Kowalczyk tyle samo traci do lidera Piotra Szymca. Thank you.
Czwartą konkurencją jest załadunek stalowych elementów na platformę. Najpierw fragment rurociągu, potem poler z nabrzeża jachtowego i wreszcie trzy zespawane felgi samochodowe. To zadanie dla małego dźwigu wykonać ma jako pierwszy Wojtek Szymkowiak. Dobra, Jacek. Wojtek, gotowy? Gotowy. I poszło! Pierwszym elementem poszło łatwo, tylko 120 kilo. Następny waży 140. Minęło 26 sekund. Zostały felgi ważące 160 kg. Trzeba znaleźć sposób, by je skutecznie objąć. Czyżby rezygnował? Na to wygląda. Próbuj na kolano! A jednak namowy kolegów poskutkowały. Wojtek próbuje inaczej złapać felgi. Nie, to wyraźnie za duży i zbyt nieporęczny ciężar dla Szymkowiaka. Sędziowie zaliczą mu załadunek dwóch elementów. A jak spisze się towarzysz z dołu tabeli Darek Gościcki? Po tym, co zobaczył, chyba ma lekki niepokój w oczach. Dobra, stań za tym. Dotykam czy nie? Nie, stoi wyprostowany. Jacek? Gotowy? No. Błyskawicznie to zrobił. Będzie ciekawie. Na razie jest dwa razy szybszy od poprzednika. Niestety, Gościcki ma problem, podobnie jak Szymkowiak. Musi zbyt szeroko rozstawić ręce jak na tak duży ciężar. Przypominam, 160 kilo. Jakże on bardzo chce pokonać ten ciężar i przełamać i złą passę, i ewidentnego pecha. Niestety, znów niestety. Darek ma wiele zapału, sporo siły, ale chyba brakuje mu jeszcze techniki i tego rutyniarskiego cwaniactwa. Szkoda. A tymczasem kurację amoniakową przechodzi Arek Makurat. Szare komórki na baczność, bo te mięśniowe mogą nie wystarczyć. Tak! No, poszedł jak błyskawica. Skończył. Ileż agresji było w tym miłym misiu. 24 sekundy, 66 setnych. A jednak można poradzić sobie z tymi felgami. O. Świetnie, jest najszybszy, ale zostały felgi ważące 160 kg. Lepszy? Iron now? 24. 20 sekund, 46 setnych. O 4 sekundy szybciej od Makurata. Kowalczyk na prowadzeniu. Z niepokojem przyglądasz się tym, którzy teraz będą mierzyć się z tymi ciężarami. Pokonają cię czy nie? Zobaczymy co to będzie. No, wszyscy robią to pierwszy raz i dużo szczęścia, tylko szczęście. To 160 kg ciężko podnieść? Wszystko jest tu ciężkie, no ale jak ktoś ćwiczy, to jest lekkie. Na trybunach poruszenie. Dolatują spóźnieni widzowie turnieju w Giżycku.
Emocje rosną, bo to, co początkowo wydawało się niemożliwe, przestało sprawiać kłopoty. Czy Piotr Dybus podtrzyma tę passę? Jeszcze nie, poczekaj, co, już? Koszmarny błąd, ale jak on chwycił w powietrzu te 140 kg, nie do uwierzenia. Rewelacyjnie spisał się Piotr Dybus. Jednak co z tego, skoro przez ten błąd przegrał z Kowalczykiem o mikroskopijne 11 setnych sekundy. Wielka szkoda. Na polu bitwy pozostał tylko Piotr Szymiec, lider zawodów. Czy weteran może być tak szybki jak jego młodsi rywale? Prawka na porządek dla Pietruchy! Dobra. Błąd Szymca. Teraz prawie nie ma miejsca na ostatni element. Wielki wyczyn Piotra Szymca. Czas poniżej 18 sekund. Czyżby szykowała się druga wygrana gdańskiego weterana w tegorocznej edycji Pucharu Polski? A i dzisiaj mam moc. Pozdrowcu, jak mówiłem, nie miałem siły. Dlatego nie wystarczyły szki ze mnie. Mocny Pietrucha. Tak jest. I myślę, że tak będzie do końca. Potęga mocy, potęga siły. Podsumujmy. Nowicjusze znów nie sprostali bardziej doświadczonym rywalom. Jeden błąd Dybusa sprawił, że jest trzeci. Zamiast powalczyć może nawet o zwycięstwo z Piotrem Szymcem. I Szymbowiak nadal toczą zaciętą walkę o piąte miejsce. Maka konsekwentnie traci coraz to kolejny punkt do Dybusa. I uda się mu z pola widzenia. Podobnie zresztą jak zwycięski laur dla Kowalka, bo Szymiec konsekwentnie buduje swoją przewagę. Przyciąganie sanie. Wreszcie wróciliśmy do bardziej romantycznej nazwy tej konkurencji. Oto jak walczyli Dariusz Gości i Wojciech Szkowie. Sanie wraz z hostesami ważą około 350 kg, a dystans tej sany wynosi 20 metrów. Dla niego. Gościcki na mecz czasem 40 sekund 71 setnych. A Szymkowiak. Darek wreszcie z uśmiechem na twarz. Wreszcie ma swoje zasłużone 5 minut. A Wojtek zaliczy tylko niespełna 4,5 metra. Panny niezadowolone, bo sanna była krótka. Piotr Dybus i Arkadiusz Makurat w kolejnym pojedynku. Na początku ciągnęli równo. Piotr Dybus niespodziewanie zrezygnował po Zaczęło, że odbił co najmniej jeden punkt z trzech dzielących go od najniższego stopnia podium. Piotr Dybus długo... Zwłaszcza, że ramię w ramię stali znów Tyberiusz Kowalczyk i Piotr Szymiec. Wygrana Szymca właściwie zakończyłaby rywalizację o zwycięstwo w Giżycku. Dopiero na finiszowych metrach Kowalczyk zyskał niewielką przewagę, ale Szymiec znów zerwał się do ataku. Tyberian jednak szybszy od Pietruchy o ponad 2 sekundy. Obaj rywale długo nie mogli złapać oddechu na wieść, że Gościckiego i tak nie pokonali. Potem panny były nieco zazdrosne, ale w końcu jesteśmy już w Unii Europejskiej. Zacięta była ta piąta konkurencja. Nie wytrzymali jej Szymkowiak i Dybus, a wszystkich wielkich pogodził były wioślarz Dariusz Gościcki. Odkuł się swojemu pechowi w wielkim stylu.
konkurencją Gościcki praktycznie zapewnił sobie piąte miejsce. Makurat zachował cień nadziei na trzecią lokatę, a Dybus zatrwożył swoich zwolenników. Kowalczyka 2 punkty dzielą od Szymca i od zwycięstwa w turnieju. Gość jak ja taką kulę może jedynie toczyć. Za to nasi zawodnicy 5 takich kul muszą wrzucić na stalowy podest. No właśnie, kula jest strasznie ciężka. A kto poradzi sobie z 5 kulami? Dramat. Ostatnia finałowa konkurencja. Wojtek Szymkowiak znów otworzył kolejną konkurencję. Taki los tych, którzy zajmują końcowe lokaty. Specjalne ochraniacze na przedramiona, specjalny klej do elementów kamiennych. To zwykłe atrybuty ładowaczy kul. Pierwsza z nich waży 120 kg, ostatnia aż 160 kg. Dobra Wojtek, stań nad kulą. Panuje. Gotowy? Gotowy. To było 120 kg. Teraz 125 kg. Brawo Wojtek, na razie bez większych problemów. 135 kg na podeście. Następna kula waży o 10 więcej. Zanosi się na rekord życiowy siłacza z Malborka. Chociaż może nie tym razem. Trzeba zmienić uchwyt, to pewne. Znakomicie walczy Szymkowiak i chce walczyć dalej. Słyszysz? Tak. Puść ją. Puść ją. Nie ma czasu. 20 sekund jeszcze. I puść ją. Pokaż, że potrafię. Dajesz ją. Ciągnij. Teraz przywiesz. Nie, stać. A jednak Wojtek to człowiek, który da się do wielu rzeczy namówić. Jeszcze raz, ciągnij. Tym razem to już naprawdę koniec. Czas minął. Sędziowie zaliczą Wojtkowi czas Co za wspaniałe tempo! Czwarta kula po 15 sekundach będzie na podium. To był super Dybus. Naprawdę zaskoczył wielu. Komplet kul w niespełna 23 sekundy. I naprawdę się cieszy. Jest jeszcze szansa, że tu w Giżycku Tyberian wygra. No jest jeszcze mała szansa. Zobaczymy, co będzie. Dam z siebie wszystko. Konkurencja, no zaliczałem tą konkurencję. Wszystkie rzucałem. Zobaczymy. No jest mokro. Zobaczymy, co to będzie. Paradoksalnie wynik Dybusa stwarza okazję Tyberianowi. Co prawda Szymiec musiałby przegrać i z Dybusem, i z Makuratem, by stracić pierwszą lokatę w Giżycku, ale cuda się zdarzają. Gotowy? Step! Mocno! Mocno! Piętnaście sekund wolniej od Dybusa. Co pokazują stopery? 24 sekundy, 43 setne. Kowalczyk przegrywa z Dybusem i w tym momencie wszystko jest już jasne. Tylko kataklizm mógłby odebrać końcowy triumf Szymcowi. No ale żyjemy przecież w czasach zmiennej aury na polskim niebie. Poczekajmy na dziadka Szymca. Czy prezes znów da upnia swoim zawodnikom? To naprawdę zapowiada się interesująco. Panowie? Gotowy? Gotowy! Mocno!
15 sekund. Idzie równo z Tyberianem. Tak jest, Piotr Szymiec wygrywa w Giżycku. Co prawda nie w tej konkurencji, ma dopiero trzeci czas, ale stracił tylko jeden punkt do Kowalczyka. Oto Pietrucha, król Mazur. W sumie wygrał dziś trzy konkurencje. W pozostałych zwyciężali Kowalczyk, Gościcki i Dybus. Podsumujmy te ostatnie zmagania. Gościcki, Makurat i Szymkowiak bez kompletu kul. Pierwsza trójka w niewielkich odstępach. A sukces Dybusa tyleż nieoczekiwany, co zasłużony. Ostateczna tabela giżyckiego turnieju. Szymkowiak i Gościcki mieli zbyt wiele wpadek, by powalczyć o coś więcej. Makurat w sumie nie zachwycił. Za to Dybus z turnieju na turniej nabiera wiary we własne siły. Kowalczyk i Szymiec walczyli pięknie, a wygrał lepszy i starszy. Dziękuję. Dobry Szymiec. Drugie zwycięstwo w tym roku, proszę Państwa. I teraz widzicie, to szóstka bohaterów dzisiejszego spotkania tutaj w Giżycku w pełnej okazałości. Najlepszy z nich to Piotr Szymiec, ale to był tylko jeden punkt przewagi nad Tyberianem. Zdobywając kolejne punkty w rankingu Pucharu Polski, Piotr Szymiec zapewnił sobie udział w wielkim finale w Szczecinie. Właśnie, ale swoje tam uczestnictwo oddaje zawodnikowi, który jest na miejscu siódmym w rankingu. Dzisiejszy bohater, Piotr Szymiec. Ja. Dzisiaj wygrał. Zapraszam na kolejne spotkanie z siłaczami. Hurra! Oh!